Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Możemy powiedzieć, to był początek młodego Kościoła. A z drugiej strony trzeba dodać, że Kościół zawsze jest młody. Kościół zawsze jest młody młodością serc i młodością ducha. Kościół jest młody dlatego, że Słowo Boże zawsze jest żywe i skuteczne. Kościół jest młody Słowem Bożym. Dlatego, że moi drodzy, Słowo Boże nigdy się nie starzeje. I choć zostało wypowiedziane przez Jezusa ponad 2000 lat temu, to Słowo zawsze jest żywe, zawsze jest skuteczne i Słowo Boże zawsze trafia do naszego serca. Bo Bóg doskonale zna myśli i serca nasze. Dlatego, moi kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są młodzi wiekiem i młodzi duchem. Witajcie w domu naszej Matki Maryi. Moi kochani, piękno dzisiejszej naszej pielgrzymki, naszego spotkania, a tym bardziej piękno naszej dzisiejszej Eucharystii polega na tym, że jesteśmy razem, że potrafimy być ze sobą, modlić się razem i razem dzielić się wiarą. Towarzyszą nam trzy słowa: wspólnota, modlitwa i świadectwo. Wspólnota braci i sióstr, modlitwa to trwanie w miłującej obecności Boga i świadectwo, świadectwo wiary, bo jesteśmy posłani do świata, w którym my żyjemy. Ale wróćmy do Słowa Bożego, bo przecież wiemy, że na Słowo Boże wszystko się stało, a co się stało, było bardzo dobre. A poza tym wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a nie z ludzkiego. Wróćmy do Ewangelii, do tego, co się wydarzyło w życiu apostołów, a później spróbujmy odnieść to wszystko do naszego życia, do naszej codzienności. Dla uczniów Jezusa Chrystusa, dla apostołów. Dobiegł czas końca zdobywania wiedzy w szkole Jezusa. Ta szkoła Jezusa była nieco krótka, ale bardzo intensywna. Szkoła Jezusa trwała zaledwie 3 lata. Był to czas uczenia się, zdobywania wiedzy, ale były też praktyki, bo Jezus posyła uczniów przed sobą, aby przygotowali miejsce dla Niego. W tej szkole Jezusa były też i szybkie kartkówki, sprawdziany, te zapowiedziane i niezapowiedziane. Przez 3 lata byli razem. Byli we wspólnocie z Jezusem. A w ciągu tych 3 lat Jezus bardzo dużo mówił o swoim Ojcu. O Ojcu, który kocha każdego z nas. O Ojcu, który troszczy się o nas. I wreszcie o Ojcu, który tęskni za nami. A wspólny mianownik nauki Jezusa to jedno zdanie. Bóg jest miłością. Bóg nas kocha.
Bóg o nas się troszczy i Bóg za nami tęskni. Bo na tym polega prawdziwa miłość. Kto kocha, daje wolność i tęskni. A uczniowie Jezusa słuchali Jego nauki. Gdy Go nie rozumieli, Jezus wyjaśniał. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Gdy czegoś nie rozumiemy, trzeba pytać się Jezusa. On odpowie. Uczniowie byli świadkami cudów, które Jezus dokonywał na ich oczach. I wreszcie posyłał ich przed sobą. I w tej krótkiej, 3-letniej szkole Jezusa Jezus zadawał pytania. Jezus pytał się uczniów, za kogo Go uważają ludzie. Ale pytał się też uczniów, a za kogo wy mnie uważacie? I była odpowiedź Piotra, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I były słowa Jezusa, ty jesteś Piotr Opoka. I na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I moi kochani, wydawać by się mogło wszystko poukładane. Wszystko według wcześniej ustalonego scenariusza. A jednak przyszło coś nieoczekiwanego. Przyszło coś niespodziewanego. Przyszedł moment, o którym Jezus wiele mówił. Moment, który Jezus zapowiadał. Przyszła męka, przyszła śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Moi drodzy, dla apostołów to był bardzo ważny egzamin. Egzamin z ich wiary. Można by powiedzieć, to była matura. To był egzamin dojrzałości, zaufania Jezusa. Jaki był efekt? Niestety. Ten egzamin uczniowie niestety nie zdali. Można by powiedzieć, to była porażka edukacyjna. Wyobraźmy sobie 3 lata zdobywać wiedzę, uczestniczyć w praktykach, a jednak w najważniejszym momencie nie podołać zadaniu. Piotr, pierwszy z apostołów, mówi, nie znam tego człowieka. A potem Piotr mówi, idę łowić ryby, a uczniowie, i my idziemy z tobą. To są bardzo trudne chwile. Piotr, który zapiera się Jezusa, i odchodzi. Ale to, co było ważne, zobaczmy, że apostołowie nie zostawili Piotra. Nawet gdy Piotr powiedział, idę łowić ryby, oni powiedzieli, i my idziemy z tobą. Jakże ważna rzecz. Nie zostawiać drugiego człowieka nawet wtedy, gdy ponosi porażkę. Bo wiemy, że przyszedł moment, że był pusty połów, a później wrócili. Co czuli uczniowie i co czuł Piotr? Na pewno był to smutek, rozczarowanie. Nie tego się spodziewali. Oni czuli, że zawiedli Jezusa. A jak człowiek się czuje w momencie, gdy zawodzi Jezusa? Jak się czujemy, gdy zawiedliśmy przyjaciela, kogoś bardzo bliskiego? Wtedy człowiek czuje takie wewnętrzne
zawstydzenie. Czuje się nawet rozczarowany sam sobą i upokorzony. Chciałoby się schować, żeby nikt nas nie zobaczył wtedy, gdy sami nie jesteśmy zadowoleni z siebie. I co się dzieje? Właśnie w takim momencie, momencie rozczarowania, upokorzenia, nagle Jezus po zmartwychwstaniu staje pośrodku. Tam, gdzie drzwi były zamknięte, te zamknięte drzwi, to nie tylko pomieszczenie, nie tylko pokój, mieszkanie, ale te zamknięte drzwi jakże często symbolizują nasze serce. Jezus mimo tych drzwi zamkniętych staje pośrodku i mówi: pokój wam. Następnie pokazuje swoje ręce i bok. Słyszymy, że uczniowie uradowali się, ujrzawszy Pana. A później Jezus mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. Zobaczmy, że nawet wtedy, gdy człowiek odchodzi od Boga, Bóg nigdy nie odchodzi od człowieka. Gdy uczniowie odeszli od Jezusa, Jezus nigdy nie odszedł od nich. A później tak było przez 40 dni. Przez 40 dni Jezus ukazywał się swoim uczniom i utwierdzał ich wiarę. Można by powiedzieć, to były takie dodatkowe korepetycje. Przez 40 dni Jezus przygotowywał ich na odejście, a później wstąpienie do nieba. A dzisiaj, moi kochani, jesteśmy świadkami tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. Po tych 40 dniach wracają do wieczernika i już nie są razem. Jest Maryja, są bracia Jego i są niewiasty. Moi kochani, w tym wieczerniku, po zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa, zgromadził się Kościół. Oni byli w Kościele i oni byli Kościołem. A potem, po 9 dniach modlitwy, stało się coś niesamowitego. Nagle szum z nieba, uderzenie wichru, ukazały się języki z ognia, a na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak Duch im pozwalał. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w Jerozolimie przebywało wiele osób i wielu nagle usłyszało o Bożych dziełach w swoim języku. Można naliczyć około 16 grup językowych. I moi drodzy, to, co było piękne i to, co było cudowne i wspaniałe, to to, że radość opanowała wszystkich. Tak Duch Święty działał i tak Duch Święty działa dziś w Kościele. To jest ten sam Duch Święty, który dziś jest pośród nas. Święty Paweł w liście do Koryntian
pisze: nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. I dodaje: różne są dary łaski, różne rodzaje posługiwania, różne są działania, ale jest ten sam Duch, sprawca wszystkiego. I tak jak każda część ciała jest ważna, tak każdy człowiek ważny jest w Kościele. Dlatego, drodzy młodzi, chcę wam dzisiaj powiedzieć, jesteśmy w Kościele i ten Kościół razem tworzymy. Wspólnotę dzieci Bożych. A w czasie tej pielgrzymki Kościół jawi się jako wspólnota młodych. I za tą obecność dzisiaj wam dziękuję. A ta dzisiejsza msza święta jest nawiązaniem do tego, co się wydarzyło podczas zesłania Ducha Świętego. Przecież i my gromadzimy się dzisiaj w Wigilię zesłania Ducha Świętego wraz z Maryją, jak apostołowie, niewiasty i mężczyźni w jasnogórskim wieczerniku. Co czynimy? Trwamy w jedności i trwamy na wspólnej modlitwie. Moi drodzy, kochani młodzi, przybywamy tu dziś na Jasną Górę, do domu naszej Matki Maryi. I każdy z nas ma swoją historię życia, mamy swoje radości i mamy swoje smutki. I tak jak apostołowie, mamy zdane egzaminy i te niezdane z naszej wiary, którą żyjemy i wyznajemy. I każdy z nas ma swoje sukcesy i swoje porażki. Może też jest ktoś, kto zaparł się Jezusa i powiedział: nie znam tego człowieka, z lęku i z obawy przed opinią innych. Dziś przychodzimy tutaj do jasnogórskiego wieczernika ze swoimi problemami, tymi dużymi i tymi małymi. I może mamy smutek w sercu, może czujemy rozczarowanie, bo tak nie wyobrażaliśmy sobie naszego życia, a może jesteśmy zniechęceni. W życiu człowieka są stany pocieszenia i są stany strapienia. A dziś Jezus staje pośród nas w tej Eucharystii i mówi: pokój wam. Jezus dziś mówi: jesteś dla mnie kimś ważnym. Jesteś dla mnie ważna. Jesteś mi potrzebny i jesteś mi potrzebna. Dziś Jezus mówi do naszego serca: kocham cię takim, jakim jesteś i kocham cię taką, jaką ty jesteś. I wreszcie Jezus mówi: będę z tobą. Będę z tobą po wszystkie dni. I to są słowa, które, moi kochani, warto zapamiętać do końca życia. Te trzy słowa: Bóg jest miłością. Bóg nas kocha. A dzisiaj, gdy gromadzimy się wraz z Maryją, ona mówi: zobacz, nie jesteś sam i nie jesteś sama. Zobacz, ilu nas jest. I to jest Kościół. To jest Kościół mojego Syna,
a ja jestem Jego matką. Dlatego, moi kochani, Kościół, jak powiedzieliśmy sobie, to wspólnota dzieci Bożych. I w tym Kościele jesteś. I w tym Kościele jesteś jako młody człowiek. Nie po to tylko, by być, ale w tym Kościele jesteś, by ten Kościół zmieniać. By ten Kościół zmieniać świadectwem swojego życia i pamiętać, że w tym Kościele jest zawsze miejsce dla ciebie, jest miejsce dla tych, których jeszcze nie ma. Drodzy bracia i siostry, Kościół jest naszym domem i Kościół jest naszą rodziną. Może niekiedy w tym domu i w tej rodzinie nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Czasem w tym domu i w tej rodzinie mamy problemy z rodzicami, czasem mamy problemy z rodzeństwem, a czasem może sami nie potrafimy znaleźć własnego miejsca. Bywa niekiedy, że w sercu młodego człowieka może pojawić się pokusa ucieczki z domu, zostawienia bliskich i chęć ułożenia sobie życia po swojemu. Tak, moi drodzy, trzeba podejmować ważne decyzje życiowe. Trzeba podejmować trud zmiany, ale przede wszystkim trud przemiany własnego serca. Bo tak naprawdę wszelka reforma zaczyna się od mojego serca. I pamiętajmy, że możemy zmienić siebie, a zmieniając siebie, zmieniamy swoją rodzinę i swój dom. Ucieczka z domu niczego nie zmienia. Ponadto w tym domu Chrystus jest pośrodku. I On jest Panem, jest wszystkim. On jest tym, który łączy nas w jedną rodzinę. I ten Chrystus mówi: nie lękajcie się. Jam świat zwyciężył. A dziś? Dziś tak jak do uczniów. Tak Jezus mówi do nas: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i głoście dobrą nowinę. Tam, gdzie żyjecie, tam, gdzie mieszkacie i tam, gdzie się uczycie. Idźcie i nauczajcie. To znaczy, bądźcie moimi świadkami w dzisiejszym świecie. Amen.